Jak to się włącza syrenę? Wychodzimy, raz. Sorry. Zdjęcie chcę zrobić. Jedno selfie. To nie my, chłopie. Który to ukradł? Tamten biegnie, tam. Dobra, podwiezie tam na Pacyfik? A co będzie napad robiony? No kurwa, raczej. No? To jedziemy na Pacyfik. To jedziemy na Pacyfik. Szybko wsiadajcie tam do busa i jedziemy na dwa auta. O kurwa! Jazda! Pyrra! Łapy do góry! O co chodzi? W czym problem? Wjebałeś się w niezłe gówno, kurwa, doktor. Niech siądzie, włóż go tutaj, niech siądzie! Łap go za garnitur, pierdolnij go tam na fotel. Przedłużmy się na... Dobra, kurwa, trzymamy go! Trzymaj go! No. Kurwa, golimy go! Dobra, weź mu palca, kurwa, daj na ten. Wywiercimy mu palca. Jak to palca mu chcesz? Wywiercimy mu palca, kurwa. Zajebiście. Tylko nie jest nic. Nie jest, nie wyciągać telefonu. Wiem. Ja powiem, dzień dobry, firma Wiertpol, dostałem zlecenie, że mam tu wiercić. Ten przypakowany kazał mi wiercić. Godzina wiercenia, $500. Mówię, co, kto by nie poszedł wiercić za $500 na godzinę? Firma Wiertpol. Kazali mi tu wiercić w tym miejscu. Tu mam mapę, tu mi zaznaczyli, kazali mi kurwa wiercić. Ile skroję? Milion. Boxel! Sprawdzamy. Swat mnie szuka, siedzę w szafie z milionem, Swat wjechał czeku z latarkami, a w szafie to chodzą tu. Zobacz, pojebane niby gra, ale emocje kuj. Ale wyjdę i od razu ich napierdalam. Jak wyjdę, to ich strzelam w łeb od razu kolbą. Ja to muszę zobaczyć. To będzie dym. To będzie akcja roku w chuj, nie? Ale to jebana akcja, przecież mnie to jara w kuj. Że te RP jest kozackie. Kurwa, nie wiedziałem, że to jest... I jak robię takie rzeczy, takie dymy, to mnie to ja mogę tak grać cały dzień. Chłop świeci latarką. Pa, idą kurwa. Ja pierdolę. Skurczybyki. Zobacz. Teraz na plecy ich odpierdalam, ale by było. Ja pierdolę. Będą szafki otwierać. Kurwa, ja nie nadążam za wami. Ja też nie. Gdzie ten mecenas zajebany kawę pije? To tu? O co chodzi? W czym problem? Wjebałeś się w niezłe gówno, kurwa, doktorku. Wjebałeś się w niezłe gówno. To znaczy? Nie rozumiem. Patrz na tyły! Dobra, patrz na tyły! Zapierdalaj przed nami. Kurwa, psy jadą. Czysto. Jak zaczniesz krzyczeć, to ci odjebie. Ja was nie wystawiłem, bo nikogo nie dzwoniłem, zobaczcie sobie sami. Spoko, ludzik, jak będziesz krzyczał, jeden zły ruch i wiesz, co się dzieje. Tak, wiem. Pakujcie go! Niech siądzie, włóż go tutaj, niech siądzie! Łap go za garnitur, pierdolnij go tam na fotel. Nasz człowiek nie wsiadł! To niech ogarnie i wsiada szybciej, kurwa, nie stoi! Musiałem kurwa mecenasa wziąć! A! Przecież w środku! No to co nam powiesz, kurwa, Gambino Bambino? Ale co mam powiedzieć? Nie znam was, o co chodzi? Zlecenie na okup, siebie, okup, to, okup, weźmy miasta. Okup! No dobra, no to bierzcie okup, dzwońcie do kancelarii i niech wam zapłacą, tylko proszę puśćcie mnie. Ludzie, ale jest na ciebie zlecenie. Od kogo? Od Felipe Monteza. To ja nie miałem z nim do czynienia. Podobno nie się rozjebałeś na niego. Nie, w życiu nigdy tego nie zrobiłem. Ale u mecenasa. Ale jest zlecenie. U mecenasa to codzienna czynność, rozjebanie się, oni na tym zarabiają.
No to kurwa na czym zarabiam mecenas? Broniąc ludzi. Broniąc ludzi, którzy popełnili przestępstwo lub próbują... Jedź w lewo, nie jedź w miasto. Są o to oskarżeni. Czasem, żeby kogoś uratować, to ktoś musi beknąć. Czyli czasami kogoś musisz sprzedać. Zawsze działam w dobrej wierze, żeby pomóc komuś. A nie gadaj, żeby dwóch naraz byś ratował, kurwa. Nie każdy jest twoim klientem. Ratuję swoich klientów, to jest chyba normalne. No właśnie. A żeby ratować klienta, a jak będzie konflikt z nieklientem, to trudno, to zrobię wszystko, żeby wygrać, ale to jest tylko praca. Oddzielam życie zawodowe od życia prywatnego. Czyli są momenty, w których musisz strzelić z ucha. Nie, tego nie powiedziałem. Powiem ci tak, mecenasku, zasumowałem ci auto, kurwa. Mhm. Gdzie jedziemy z nim? GPS-a mu zabierz, bo... Zabierz mu GPS-a. Dobra, jedziemy jedziemy do piwnicy tortur. Tam nam wszystko wyśpiewać, mecenasku. Nie mam takich rzeczy jak GPS, niestety. No nie pierdol, że będziesz mu kolana wiercił. Nie, panowie, dogadałem się. Lepiej. Możecie dostać okup od mojej kancelarii. Wyjmijcie... Podpalimy ci włosy wyjmijcie, łonowe. Mordo, to są pojeby. Wyjmijcie z marynarki wizytówkę, zadzwońcie do mojej kancelarii, oni wam zapłacą. Zrobią wam przelew jeszcze dzisiaj, no. 500 koła, kurwa! Tak mało? Podejrzewam, że na starcie to cię opierdolą na łyso. Tatuaczku, ja czym wytatuję? Macie chujo głowy! Dobra, to jedziemy z nim do fryzjera? No nie, tu go ogolimy, kurwa, przecież! Ale jak czym go tu chcesz ogolić, kurwa? No masz tylko od balasa! No dobra. Będzie dźwięk słyszeć? Golenia? No! Dojebanie. Zapraszamy. Za panem w czapce. Patrzcie na Grove Street. Weź tę furę, przeparkuj. Gdzie on jest? Tu. Burmistrz mnie wyszywa na chwilę. Widzisz? Tak. Co? Burmistrz. Na dół. Mnie wzywa. O, byłem już tutaj. I wiem. Nie wiem. Zapraszam na dół. Jaki? Gdzie ty kurwa chodzisz, ziomek? Zjebałem się. Do piwnicy. Przepraszam. Jak ci się chce srać, to mów. Ostatnio... Taki pan mnie tutaj przyniósł do tego miejsca, ale z nim wszystko ogarnięte, więc nie wiem, o co chodzi. Stój na czatach. No panowie, dogadajmy się. Jak się dogadajmy? Podobno wystawiłeś dobry chłopaków. Od kogo zlecenie? Ile wam zapłacił? Felipe Monteza. Ile wam zapłacił? $1,000,000. Dzięki, Kamil, wzajemnie. Tylko mnie wypuśćcie. Ale podobno na dobrych chłopaków pozwy składasz. Też tak słyszałem na mieście. No, złożyłem pozew tylko na chłopaka, z którym się dogadałem. I wycofałem ten pozew. Na którego? Na Denisa McAnabola. I wycofany jest ten pozew? Wycofałem pozew, tak. Na pewno? No on tak, dogadałem. Proszę do niego zadzwonić i zapytać. Dogadałem się z nim, że wycofujemy pozew. Zaczęliśmy od zera. Otworzyliśmy nową kartę. No tak słyszałem, no. Jeszcze później, jak jakiś gość na szpitalu próbował włamać mi się do auto, to do niego zadzwoniłem, żeby to potwierdzić. I on mówił, że wszystko jest w porządku, że no pewnie. To ktoś się próbował włamać do samochodu? No, nie wiem, taki gość w cynkowanym płaszczu z futrem. To widziałem tą sytuację, tam policja podobno przyjechała. Tak, to był taki pan, który założył maskę dopiero już po chwili. Myślał, że kiedyś. No, taki już idiota pewnie. No, na to wychodzi. To wezwał pana niego policję? Nie. Pewnie ktoś inny wezwał, no jak widział coś takiego, to wezwał. Zresztą ja z nim cały czas rozmawiałem, więc... Czyli mówisz, że pozew na Anala jest wycofany, tak? No jest wycofany, tak. No dobra, no ale to... wy mówicie o sprawie jakiegoś Monteza. Tak, właśnie, my jesteśmy tutaj z tym Monteza. Nie, z tym Montezem nigdy nie miałem nic wspólnego, no nie znam go. Powiem ci tak, ogólimy cię na łysy, cię zostawiamy. Gdzieś łysy w sądzie, wygląda jak kurwa Seba z Prawczaka. Co ty na to? Jeszcze raz?
Mówię, że idziemy cię teraz na łyso pierdolić. Będziesz wyglądał na. Będziesz wyglądał na rozprawie jak Sebas Pobrowczaka, kurwa. Nie no nie. Tak, kurwa. Bo tak Felipe Montes kazał. Nie chce mi już pieniędzy, on chce, żebyś był łysy. Żeby po prostu nie brali ciebie na poważnie w sądzie. Nie no, przecież to nie jest żaden powód, no szanujmy się, no. Dobra, kurwa, trzymamy go! Trzymaj go! Dobra, dobra, czekaj, czekaj, wezmę wiertarę. Trzymaj go, kurwa. Bo wyrywa się, na chuj się wiercisz. No i co teraz, cwaniaczku? Będziesz gadał? Wiesz, kurwa, kto czy nie? Dobra, nie. No ale co mam gadać, wszystko powiedziałem. Kurwa, golimy go, golimy go. Dobra, weź mu palca, kurwa, daj na ten. Wywiercimy mu palca. Jak to palca mu chcesz? Wywiercimy mu palca, kurwa. Dawaj palucha, kurwa. Będziesz gadał czy nie? Przestańcie. Dobrze działa, ale? Niesamowity powód, ja na żadnego Filipa Montesa nie zużyłem. Dobra, masz siedmę, kurwa, go na łyso! Czekaj. Przecież nie zużyłem żadnego... Czuję się spuszczony na kurkę. Ta. Wierć mu, kurwa! I co? Co z kurwielu? I co, kurwa, mecenasie zajebany? Chcesz mieć to wiertło, kurwa, w palcu? Spójrz! Kurwa, wszystko. Gadaj! Ej, puść mu wiertło tego chuja w tą dziurę do chuja! Nie! Nie, bo nie będzie mógł bzykać, uspokój się. Dobra. No postrasz go, kurwa. Dobra, jedziemy z nim do fryzjera. Dobra, to opierdalamy cię na łysola. No daj, chuj. Wyjdę na kajdany na ręce i wierzymy z nim. Podjechali jacyś goście, są na górze, dostałem SMS. Nie, nie, nie. Zostań tu z nim. Nie, ja tu. Zostań z nim, idę sprawdzić. Dawaj go, dawaj mecenaska. Kto był? Jacyś goście, wiesz. Nie ma żadnej sprawy z Felipe Monteza, o co tu chodzi? Nie, afro chyba nie. Ja go nawet nie znam, ludzie. Jakiś ten zielonym, co wcześniej z nim gadał. Ludzie, ja nie znam żadnego Felipe Monteza. Gdzie do fryzjera, kurwa? Gdzie jest mecenas? Tu, tu, tu. Jedziemy do fryzjera, dawajcie. Jedziemy do fryzjera! Ale czekaj. Felipe Montezo. Nie miałem z nim nic wspólnego nigdy, no ludzie. Wracam do szkoły, nie? Ja wychodzę taki nakurczony i oni do mnie wysterbierze. Tak, nie wzięli pod uwagę, że bierzesz kreatynę tydzień czasu. Właśnie. I dieta Cheetos. Uda ręka, Byki, nie chcecie sobie postać? Na czym? Na zakładniku. My jesteśmy niebezpieczni, bo mamy z sobą broń. Aha. Takie buty? No, ale Mercedes fajny, długi. Muszę zobaczyć z tyłu. Jest klawy, muszę przyznać. Ile jedzie takie auto? Zapierdalało. Klawy to znaczy, że jest dojebany. Że jest w porządku, no. Dokładnie. Ile to jedzie? Nie no, niechętnie. 350? Bo my tu spotkanie mamy zaraz. A, dobra, to siemano. Siema. To był łowca. Kto to? Okrada biednych i daje bogatych. Serio? Patrz jak biegam szybko. Ale mnie rozkurwiło. Cześć Marcin, siema Filip, zostaw Filip łapę do góry. Halo! Gońcie tę kurwę kota rudego śmiecia! Kota, no pan go nie bije, no proszę pan! Panie szanowny... $100 ukradł, śmierdziel! Ale nie bijemy zwierzę. $100 piechotą nie chodzi. Pan zobaczy, co teraz z kotem się stało. Pan do niego podejdzie, pan się z nim zaopiekuje. Kuźwa mać. Panie. Nawet nie wsiadaj. Daj posiedzieć, kurwa, cicho bądź. Jak to się włącza syrenę? Wychodzimy, raz. Sorry. Zdjęcie chcę zrobić. Jedno selfie. Raz. Jedno selfie. No, masz? Dobra.
Dzięki bardzo. Halo? Wy jesteście tu. Ej, bo mam tego kota, co ci ukradł szmal z domu. Jakiego kota? No Garfielda, skurwysyna. O to skurczę. Policjanci go reanimują, dawaj, wysyłam ci gipsa. Będzie żyła ta bestia? Będzie. Gdzie będzie? No to będzie. Halo? No, proszę pana, proszę. Dobra. Ile mandatu za bicie kota? No wie pan, no to jest jednak znęcanie się nad zwierzętami. Dobra, daj, ja go uleczę, odejdź policjant, bo ty się na tym nie znasz. Weterynarz już. Jaki weterynarz, pan? Tak mu robisz? Co pan robi? Co pan? No kot jest reanimowany. Pyska tam dwa razy. Ale co to pan ma ochotę? To przecież już weterynarz go zabrał. Jak jest ochota, to pyskota wyłomota. Chodziło o was. Chodziło o was. Ja wiem, że ci przez tydzień żarcia nie dawałem, ale nie było tak, mnie. To ten pan go właśnie popił, schopał go na naszych oczach. Niemożliwe, on też go dokarmiał. No właśnie, do usterstwa. Proszę pan. Biedny kotek, Garfield. Panie szanowny, żeby ja to ostatni raz było, okej? Okay? Nie bijemy to... zwierząt. Spok. Tylko bijemy. Sorry, skopałem go, bo mi 100 dolarów zajebał. Garfield i tak już miał 12 lat. 12 lat miał skubany, że on tyle przeżył, to i tak jest szok i niedowierzanie. Chcecie Blanta zajerać? Nie. Dobra, wszystko dobrego ja życzę. Dobry. I... Zdejmę tę maskę. Steryt. Nie bijcie zwierząt. Steryt. Oni mówili, że chuj ci na łeb. To kurwa? Twierdzę. Policjanci. Ej, co popierdoliło ci się kurwa kasztanie? Zaraz ci ściągnę tą czapkę i następnie go kurwa bez nikogo się uspokoi, proszę uspokoi. Jakim chujem? Nie jestem żadnym chujem, chłopie. Ale nikt tak nie mówił. A, dobra, no, przepraszam. Po drugie na spokojnie. Żartowałem. Panie szanowny. Przepraszam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kot ci zdech. Zobacz, kota ci kurwy zabiły. Pierdolisz. No. Ej, dajcie mi coś do żarcia do picia. Bo na rozmowie z burmistrzem, a się głodno zrobiłem, kurwa. Dzięki. Żółka siema byczku, wyjaśniłeś już tym adwokatem, co gadaliśmy kiedyś. Abdul. Ja życzę pozdro 3 złote. No. Czy co? Dały mi kota, co jest? No i co? Nie pamiętam. Chyba tak. Stasiu. Co? Powiem ci kurwa, że zajebiście się robi na mieście. Co się dzieje na mieście? No kurwa, szukamy konfidenta, człowieku, moje bombę zaznaczył, wypierdolimy za niedługo komendę. No, kota najebałem, bo 100 dolarów. Kota najebałeś, psy się nas boją. Kurwa, to, no. To co, czego nam brakuje? Koksu. Koksu nam brakuje, no trzeba pojechać po koks zaraz. Powiem ci szczerze, poświęćmy pół godziny na koks, a będziemy mieli kurwa po milionie każdy. Tylko jedziesz i w domu zostawiasz towar, nic więcej. A ja mam człowieka, co brudne siano, wymienia ci na czyste w 5 sekund. Kurwa. Ja mam w sumie trochę koksu na chacie. Ile masz? 15? Co to jest 15? Po 100 powinieneś mieć. Pierdolisz. No. No mówią, że trochę słabo, ale ja spróbuję to wynegocjować. Brabusa tylko, nam trzeba, jedziemy na koks. Kwekwe, zbierasz koks? No mogę pozbierać, ja to bardziej za bagniakiem, bo ja to lubiłem jaranko cały czas ogarniać. No ale no, to stary, wiesz. Jest tyle tego bagniaka, która na mieście przez tych frajerów, że to jest... Ludzie, my musimy zarobić na swoje własne brabusy jakieś, kurwa, żeby się wozić jak królowie. Słuchaj, mam możliwość, że zrobię na podno bank. To róbmy. No to chwila. W sumie ten bank to takie też siano, kurwa, z dupy, 150 koła na łeb. Jak tam orkiestra? Graj piszczy. Jedziemy na Pacyfik. No to jedziemy. Kurwa, króciutko. Chodź tym busem, pojedziemy. Dzięki za gwiazdki. Gang dzieciołka górą lecimy. To jest dwuosobowe tylko? Niemożliwe, kurwa. Pierdolisz. No. Dobra, policja jedzie. Nie, wsiadłem. Aut też nie kradniemy. To nie kradzione, no, to puste. Nie stało się, no nie robimy tak, no. A to nie my, chłopie. Który to ukradł? Tamten to biegnie, tam biegnie. Dobra, podwiezie tam na Pacyfik? A co będzie na podrobiony? No a kurwa, raczej. No? To jedziemy. No, to jedziemy na Pacyfik. Szybko wsiadajcie tam do busa i jedziemy na dwa auta. No kurwa, no kłamuj się. Gdzie ktoś jeszcze? Z drugiej strony, kurwa. Poczeka.
No jedź tym drugim autem. Ale zajebiście. Dobra, wsiada jeszcze jeden i widzimy się na Pacyfiku. O kurwa! Jazda! Pyrra! No, także gdzie uciekamy jak coś? No, do balasów jak zawsze. Do balasów, do piwnicy? Tak. A jak psy będą strzelać, to co? No to kurwa balasiem pomogą. Będziemy strzelać. No nie! Przecież wy robicie z nami napad, co ty mówisz? No, no będzie robiono tylko, będzie dodawano. Ile tam jest tego Pacyfiku, co? Ile tam kredytów? Kurwa, 800 koła. Tak dużo? No, w chuj siana. No nie, rozdział to na 8 to wychodzi 50 koła. Tak, tak, marniutko. Ale zakładników potrzebujemy jeszcze. A nie, oni mają, dobra, to już na miejscu wszyscy są. To może średniska poda. To wy też już będziecie na miejscu, nie? No. To dacie nam, weźmy, wejdziemy i chuj, bijemy się. Tylko nazwisko jeszcze, okej? Moje nazwisko? No. A to ci podam, jak mnie złapiesz. A, okej, okay, spoko. To pa. No, do zobaczenia. Ty duży, co tu się odkurwia? Kurwa, jakie jaja. Takich jaj, takich kurwa jaj, to nie przeżyłem. Z psami na napad, ty. Duży. Kto zakładnika, kto nie kurwa? Policja nas przywiozła na napad. No właśnie, to jest trzeba trochę, jak ja pójdę na zakładnika. No ja nie, Staściu nie i chuj, Abdul może być chyba, ja cię. Dobra, no bo generalnie my mamy plan na motory, ale jeszcze motory nie są podstawione. Chuj z motorami, chłopie. To policja przywiezie. Policja przywiezie. Zaczynaj tam. Idę, powiem, żeby przywieźli motory. Oni po wiertu pojechali. A też im będzie motory przywieźli. Potrzebuję dwa motocykle. Potrzebuję dwa motocykle. Kredki też do tego? Czekaj, bo tu... Dwa motocykle. Ale po co panu ta noska? Po co wam ta noska teraz? No zaraz będzie... kurwa, chłopie, to motocykle trzeba dwa. Wiertło. Pan na Mirror Park podwiezie, co? Jak taki pan miły już pod... O kurwa, co se zrobiłem, ty. Podjechaliśmy? To pan podjedzie na Mirror Park, co? Podwiezie mnie, czy nie? Dobra, nie było tematu. Podjedziemy. Na Mirror Park. Ej, to czekajmy tu, może. Hello. To lecimy, czy? Ja bym koks pozbierał. Koks? Mhm. Albo human. A ile jest z humana? A ile? Humana? Na 1,5 miliona. Z humana jest 1,5 miliona. To lecimy na humana. Ale... Czekajcie, ile my mamy? Zakładników jest 4, to wystarczy no. Wam? No. Wolny odjazd, brak koncertek. Brak helikoptera i chuj, a co spierdolacie, no? GTS? No to wyjebana. Wczoraj ty twoim GTS-em tyle jeździłem, że to chuj, żebym ponoć ten, ponoć wtyk od kabla do tego, do komputera się rozjebał tyle raz, chuj, i będę usuwał. Dzwonię do Jokera. No, ale co, coś ważnego czy nie? Ponieważ co, ja co robisz? Ej, okazję sprawę. Otet chlubić, kurde, bagniaki palić. Z jakim się spotkać, żebyś siedział przez dwa dni? Mam ludzi, mam ludzi na jacht. Wszystkich. Na jacht? No. Ode mnie czy jakiś randomów, czy tam od końca? Nie no, steryda, kwekwe w czapce, tam jakiś ziomalów, Abdula. A to polepniczy sobie może, nie wiem, jakieś humana, czy muzeum wszystkie, czy coś? No dobra, to w kontakcie. Tak, na razie nie mam, ale jakoś wszyscy się odezwę, no, dobra? Nara. A jak będziesz potrzebował pomocy, też się odzywaj, do. Cześć. Kurwa, nie ma nikogo. Ty to, kwekwe, jedź szybko. No, no ja z motorem pojadę. No właśnie, o to chodzi, ja szybko motorkiem z Abdulem i chuj. Czekaj w ciachu, do auta wsiądziemy, na szpital pojedziemy. Dawaj. Co, Stasiu? Human. Teraz? Joker mówił, żeby robić humana, żeby my sami, żebyśmy sobie zrobili. Że bez lipy. No to robimy. Dobra. A co, akcja balasi? No. No i dobrze. A tu mnie stało robić humana? Nie, nigdy nie byłem tam, no nawet nie wiem gdzie ja to jest. Sobie, ja też nigdy nie robiłem. Ja nawet nie wiem gdzie to jest. Ogólnie jest spoko miejsce, co nie? Tam możesz potem dołem sobie wypłynąć, jakbyś miał butle telowe. Ale to chuj. Teraz to jest bez sensu. Ale kurwa, na ciuma trzeba 6 napastników. A ile jest? Ile mamy? 5 mamy teraz. No to ja mogę być napastnikiem niby. No ja tam mogę być kimkolwiek, tylko co mi tam obejdzie. A zaraz Aldur jeszcze przejdzie z tym kwekłem, co nie? Ale z wami 5 mamy. A, no to kurwa pizda. Chuj, nie idziemy. A gdzie ma opa Janina i w ogóle wszyscy? Śpią. Śpią. Kurwa.
My jedziemy na napad. Byczki, udostępnijcie live'a, bo 2200 widzów, a było 3 koła nie prawie. Można. No to sex shop i chuj. To sex shop? Nie, bo... Ja mam ziomka jeszcze jednego, ten co miał robić. Bo to było tak, że... A on nie ma tych swoich ziomków? A nie będziemy mieli zakładników wtedy. Kurwa. Ale nie, bo tak, go tu nie było, go tu nie było. Okej, okay, to jedziemy tam, tak? No. Daj do Abdula. Aż jedzie to na humor. O kurwa, nie jedzie. A tych balasów, jak mówiliście, nie macie tam, żeby byli napastnikami z dwóch? To niech się ucieka, a nie kurwa z nimi robi napady. Dobra. To chyba, że taki sposób. Oni tylko się na ośce siedzą, stary. Ty, Abdul. Ogarnij paru napastników. Jednego. Jednego. Halo, kto mówi? A, dobra. No, no? Halo. A Oszek jeszcze przecież. No, dlatego jednego. Czemu? A, no to kurwa na zwanego. Jakie jest MSy? Ja poszukiwany? Nie. Jednego poza Owsiakiem, stary, potrzebuję. A jakie? No to chuj. Nie. Dawaj to na tego Humana. Ale jakie jest MSy? Ty pierdolisz w ogóle, chłopie. Gdzie ty w ogóle jesteś? Nie, bo macie podobny głos, kurwa. A R, to ty? Ja nic do ciebie nie pisałem, chłopie, nawet do ciebie numeru nie mam. No to nie byłem ja. No nie, ja cię mogę dać mój telefon, nie kasować nic, jego i zobaczysz. Nie ma nikogo podobnego do mnie. Nie ma Fabinho. A Humanie? Chyba tak, się dalej by napierdalał. Nie mamy, chcesz się dołączyć? No, czek. No i ekstra. Dobra. Ja to kurwa nie robię, na czas nie mam, dokuję. Bo po co ja mam? Jeden już jedzie. Ej, chyba że bank na paleto, kurwa. No nie, możemy bank, wyjebane stary. A one te w sex shop. A co z Humanem? Nie, bo tu jedzie już jeden napastnik. Bo tu jeszcze auto byśmy jedno potrzebowali, co? A co? Na Humana. No to skołujcie. Ale przecież sześciu, tak? A no tak, dawaj, dawaj. W sumie tak. Tak jedyne co mam to kurwa rower. Jadą, reszta jedzie. Ale jeszcze na auto potrzebujemy, no nie? No tak. Bo musimy uciekać bynajmniej na dwa auta, jak sześć osób. Ale ja już nie. Tam się zaczyna już kurwa zanim oni przyjadą, żeby no, nie zaczął przed nami. Już. Co zaczynać? Napad już. Gdzie to jest? Zaprowadź go, Adam. Chodź. A tu mamy zakładniku? Jego. Już jadą, no to za chwilę... To dawaj, gdzie to jest? Na samym końcu. Będziemy się słyszeć, jak będę krzyczał? Nie. Chyba tak, ja się teraz słyszę. A, no. Ale tam dalej nie wiem. Sam nie wiem, gdzie to jest. Powiadomienie ci może nie przyszło, Maciek, bo miałeś jakiś spam u siebie na fejsie czy coś, nie? Może ci z opóźnieniem przyjdzie. A miałeś, że nadal prowadzi transmisję? Bo też często wyskakuje takie coś. Ktoś miał w ogóle? To jest laboratorium, nie? No tak. Pierwszy raz tu jestem. To robię. Tu przyjdzie policja? Nie. Zajebiście. Tylko nie jest nic. Nie jest, nie wyciągać telefonu. Wiem. No i pięknie. Dobra, kurwa, wiercę. Zajebiście. Steryt! Nie będzie cię słyszał. Dobra. Musisz pisać. Wierce. Co to? Laboratorium rabujemy.
500 sekund trochę czasu. Co XD, Kacper? Jak ja normalnie to robię i sobie wychodzę z pieniążkami. Jak ja nie będę wiedział, kurwa, jak wrócić? Ja powiem, dzień dobry, firma Wiertpol, dostałem zlecenie, że mam tu wiercić. Ten przypakowany kazał mi wiercić. Godzina wiercenia, $500. Mówię, co, kto by nie poszedł wiercić za $500 na godzinę? Firma Wiertpol. Kazali mi tu wiercić w tym miejscu. Tu mam mapę, tu mi zaznaczyli, kazali mi kurwa wiercić. Jesteś, mordo? Ile skroję? 1 000 000. Gdzie tu się ucieka teraz? Chuj, spierdalam piętro wyżej. Kurwa, na -1 jestem. Gdzie tu spierdolić teraz? Gdzie ta szafa? O kurwa, zamknęło się. Gdzie tu uciec? Gdzie ta szafa, kurwa? Słabo, nie? 1 000 000. Chuj, tu chowam się do szafy. Chuj, ja tu siedzę. Jest szafa, jest. Widać tu drzwiczki. Ja tu zostaję. Ja tu zostaję, pierdolę. Co się dzieje? Kurwa, Stachu, spierdaj jakimś tylnym wejściem, albo chuj wie co, bo oni nam tu chce wchodzić. No, ja już się schowałem w szafie. Ale... dobra. Mam 1 000 000, tylko 1 000 000. Siedź tam, Stachu. No, nara. No, siema. Strzelają się. Odegraj chociaż. Ściągnij, co mam ściągnij? Odegraj, że się schowałeś, kurwa. Schował się do szafy. No masz, kurwa, schował się do szafy. Wiesz, że masz bana, ale nie od ciebie, więc zamknij pizdę, śmieciu. Jak ja mówię, że mam C4. Nitro się schował w szafie, to ja też się schowałem w szafie, co? Maskę ściągnij bez kitu. Bluzę zakładam, z torby wyjmuję. Jeżeli będą strzelać w tą szafkę, to trzecie oko. Nie będą. Rafon, wrócisz kiedyś jeszcze na strefę? Nie. Bo nie ma już strefy. To czekaj, raz dzwonię. Zapytam się Jokera, co zrobić. Udało się. Pa, ile mam brudnej gotówy? 1 000 000. Bańkę.
i schowane w szafie. Nie trzeba tak robić, kurwa. Bo policjant podejdzie i tak sprawdzi szafę wtedy. Joker zajęty, okej. Strzelanina tam chyba jest. Jest strzelanina, oni pojechali czy nie? Nie, kurwa, stoi tu, chyba tam wchodzi, stary. Uważaj tam. Ale to co, ty stoisz tam? Stoję, stary, udaję zakładnika, kurwa, bo ani kanał, ani niczego nie mam. A to jak mam, no jak mamy to rozegrać? Oni nas nie wypuszczą, bo będziesz nas nie wypuszczał. No dobrze, no to powiedz im, żeby weszli, wpuśćcie ich do środka i niech mnie szukają. Powiedz, że się rozpłynęłem. Okay. Dobra. No. Torbę? Nie ściągam torby, bo mam w niej pieniądze, kurwa. No i co? To jest jasno-żółta, to nie, bo to tam ci znajdą w jasno-żółte, no, wiesz? W ciemno-żółta. Ciemno-żółtej, ale tam cię też znajdą, nie musi to być taka szaro-żółta, w tej ci nie znajdą. Kurwa. No i dobra, podejdzie do szafy, sprawdzi czy jestem, no to się normalnie pucować, że jestem, nie? Nie, no wyskakujesz i albo z kolby mu napierdalasz, albo mu w głowę strzelasz z broni, to z dwóch, nie? Jak tam wolisz, bo z kolby to raczej nie usłyszy, może masz, nie wiem, dusz. A to jak słać wyskoczy, to też mam mu w łeb odpierdalać? No kurde, no a co? I brać z niego długą i się napierdalać? Można, tak? I będziesz się poddawał, oczywiście, rozjebiesz go, zabierasz mu długą i strzelasz do reszty słaty. I wszystkich rozpierdalasz, i później z kolegami zbieracie te długie i spierdalacie. Tak my zawsze robimy, wiesz? No. Ktoś świeci. Jak tam słód ci wpierdala, frej długie, nie? Dodatkowy bonus do napadu, ja ci później odkupię tę broń, jak będziesz chciał. Idą. No. Dobra, no to elo! Kurwa, idą. O kurwa. Boxel! Sprawdzamy. Swat mnie szuka, siedzę w szafie z milionem Swat wjechałczyku z latarkami, a w szafie to chodzą tu. Zobacz, pojebane niby gra, ale emocje kuj. Pa, latarki widać co chwilę. No. Chodzą, przeszli tu w czterech Swaty w kombinezonach i mnie szukają, a ja w szafie z milionem, bańka. Kurwa. Zaraz przeszło obok ciebie? Tak, i słyszę co gadają. Szukamy, sprawdź lewo, sprawdź prawo. Ale ty jesteś zamknięty w szafie? No. To jak to jest, że ty tam widzisz, przez zamknięte? No widzę. Okej. Nie wiem co robić. Ale to kurwa. Już bugowałeś czy nie? Nie, to tak jest, normalnie. Można tak zrobić. No, Nitro tak robił. Widzowie powiedzieli, żebym tak zrobił. Że jest to dozwolone. Najgorzej, że jak podejdzie, użyję komendy do, czy coś tam, czy ja jestem w szafie, to muszę kurwa się spucować, nie? Ale wyjdę i od razu ich napierdalam. Jak wyjdę, to ich strzelam w łeb od razu kolbą. Ja to muszę zobaczyć. To będzie dym. To będzie akcja roku w chuj, nie? Kurwa, telefon dzwoni, chłop. Mocna akcja. Ty, bo mi usłyszał, ja wyciszam telefon. Słyszę, jak szeptają co. To my, chodź na streama, chodź na streama. Ja wyciągam pistolet, nie? My streama odpalimy, wiesz? No. Oni wiedzą, że jesteś w szafie, ale może mi podarują, może mi dadzą kurwa prezent i se zachowam bańkę. To se kurwa cappuccino wypijemy później za te pieniądze. Gdzieś to musi być jakieś pomieszczenie jeszcze. O. Ale to jebana akcja, przecież mnie to jara w chuj. Że te RP jest kozackie. Kurwa, nie wiedziałem, że to jest... I jak robię takie rzeczy, takie dymy, to mnie to ja mogę tak grać cały dzień. A niech mnie nawet bejtują, niech mnie łapią, kurwa, przynajmniej się coś dzieje. Pa idą, ja pierdolę. Chłop świeci latarką. Pa, idą, kurwa. Ja pierdolę. Skurczybyki. Zoba. Teraz na plecy ich odpierdalam, ale by było. O, tutaj żadnych włosów. Nie dałbym rady. Ja ubezpieczam plecy, więc jak coś to... Struny zostawiam, żeby ich słyszeć. Cicho. Kurwa, telefon wyłącz. Chuj, zostawiam telefon. Oni nie słyszą, telefon jest na wibracjach. Szept, ale ja nie mówię w grze, to po co mi szept? Ja chcę słyszeć, co oni mówią. Ja muszę być ready. Ja ich usłyszę, że oni chcą zajrzeć do szafy, to muszę być ready, bo wyskakuję i walę go w pizdę od razu. Strzelam w łeb. Wiesz o co chodzi?
Ja też mam stresa, Jakub. Marcin, też mam kurwa stresa, nie? Zostawcie łapkę, bo żeście zapomnieli. W ogóle nowi widzowie, obserwator z dzwonkiem klikany, by mieć powiadomienia o każdym streamie. Siemano! Siema? Ja w szafie, w Humanie. Ojebałem Humana, jestem w szafie, słaty były, chodziły. Pierdolisz, ja ci zaraz tam przyjadę pomóc, ty! Dobra, to daj znaka, pokręć się. I zadzwoń, siema. Kurwa, ktoś jest tu. Ja pierdolę. Będą szafki otwierać? No, co jest? Halo? SMS. Tu szaf nie ma, Martini. No to chuj wie, nie wiem. Jak wejść? Stachu! Jak wejść? Chodź. Dawaj, kurwa. Siedzi on. Popierdoli mnie. Ja też mówię. W szafie byłeś? Wychodzę, wychodzę ze znajomymi. Wychodzę. Idę. Popierdolę, co tu się odjebało? Kto stoi? My w pięciu za zakładników się podaliśmy i wyszliśmy. To chowam klamę. Chowaj, nie ma policji już, free jest. Hop. Siema! Popierdoli mnie. Siema, dawaj! Popierdoli mnie, jak to się udać, kurwa, mogło? Spokojnie, kurwa. Jebało cię. Kurwa, musisz pokazać mi tą szafę. Ile pytasz z tego w ogóle? Milion. Dawaj. Siema, loko. Siema, no. Jedziesz dawaj z nami? Ładuj się. No ja mam tam ten BM jak coś. To jedziemy za loko, dobra? Bo macie pełną. No. Mamy tu jedno miejsce. Jedno miejsce mamy. Ale nie chcę go zostawiać samego. Jasne, jasne. Bo on mi pomógł też. Ty, bo ponoć właśnie wbił, ładnie. Ja w ogóle co z Denisem? Ja dzwonię do Denisa. No Denisa tylko, kurwa. Nie wiem. Za to coś mu odpalimy. Znaczy w sensie on miał rację przy sobie. Ty Staku, odpal numer. Czekaj, uważaj, chłopie! Jak się potknął, kurwa! 570-343. Masz wizytówkę. Ty, ile taka betka? Zaraz się gdzieś ugadamy. Ja nie wiem właśnie, ile taka betka, bo mama Sita ogólnie, wiesz, dała mi. Czekaj. To jedźmy. Czekam? Jadę do domu. Jedziemy pod dom do mnie? Do Miro? Ty. Ty masz na Mirorze? Zaznaczę ci loko i powiesz im, gdzie to jest, dobra, bo ja nie wiem. Dobra, już on mi powie, bok. Odznacz ten gips. Ale tylko jedyny mam fajną rejestrację tutaj. Tam mam chatę. Dobra, musimy na Forum Drive jechać. Dobra. A, Forum Drive, no. Trochę rozjebałem BM. Ale jedzie. Na, da radę, zink. Mam zestaw naprawczy w razie zombie. Zink. Właśnie najlepszy, nie podjeżdżam. I tak myślę, co ja kurwa mogę powiedzieć, że się tam znalazłem nagle, nie? I mówię, ci strażacy mają kurwa dojebany samochód. Może się zapytam i... No i chuj. Powiedzieli, że słod już pojechał. Nikogo nie ma. Więc cokolwiek zrobiłeś, to się udało. I to tak w chuj. No milion tylko mam. Jak tylko milion, ja pierdolę. Ale brudny. Ta. A ty masz kogoś, kto ci pierze? Mam. Dobra. Czyste daję od razu. Ja też mam właśnie takiego ziomka. Ty, w ogóle byłem siedzieć. Już dwa razy. Za co? Raz za ten koks. Za ksówek. I raz za ten, za porwanie i... Juan Pablo Piskeli i Mama City. I zrobienie napadu.
W ogóle kilka napadów robiłem i właśnie wczoraj dzwoniłem też do ciebie, nie? Mam takie pytanie zasadnicze. Mhm. Czy ty ogarniasz, czy ktoś może kurwa przynieść tu jakieś pukawki, albo ogarnąć jakieś pukawki, czy coś? W chuj tego mam. Masz twój pukawek? W chuj do załatwienia takich znajomości. My to latamy, ty. Pierzemy typów, wywozimy, kurwa, bijemy wszystkich. Ty. Ty jak coś to dawaj znać. A ile potrzebujesz broni? Znaczy ja mam ogólnie tam dla siebie, nie? Ale chciałbym zacząć sprzedawać innym frajerom. Abdul dzwoni. Co tam? Ja są wszyscy, bo mieć kłopotów. No właśnie, wracam z Humana, ojebałem Humana. Mam milion. Na twoją chatę podobno, tak? Tak, na chatę moją, no. A kiedy masz mniej więcej? Na, jak to była moja chata? Forum Drive. Forum Drive. Kurwa, policja jedzie. Nie, to strażacy. Nie jebie, jaką mają furę, kurwa. Co oni tam, kurwa, mają? Chodź chyba, kurwa, tylko tyle. Nie zmieścisz tam w chuj nic. Ale ci strażacy mają chyba najlepsze fury z tych wszystkich, ty. Bez gitu. Cały hajs dla mnie? Czemu? Kto tak powiedział? A ile leci fura? Ona? No jak widzisz, max 230, więc cały chuj. A tamta strażacka? A tamta? Ona co najmniej z 350 pewnie. Jak my mieliśmy 200, ona tak nas kurwa prawie zdublowała tam prędkością. Ty masz M2, tak? Si. Jakbyś mógł, to nie od tej strony, bo głowa rozboli. Jedź prosto, ja ci powiem, jedź prosto. Spoko. I w prawo. Dobra. No kurwa, i tu. Kurwa, ptaka pokę... W lewo, w lewo, w lewo. Już. Także kurwa, żałowałem przejazdu. Tutaj? Tak. Kurwa, łatwo. Ale no, jaja w kurwę były. Kurwa, był pojebany, że to kurwę. No. Nie wiem, jak to jest, ma być zakładnikiem, a kto miał być napastnikiem. To było popierdolone. Stary. Helka była. Ja tam byłem zakładnikiem, no, kurwa, napastnikiem, kurwa, i jeszcze biegałem dookoła. Tak, on negocjował. Ale tu ład wbił, kurwa. Ja a kto był napastnikiem tam? Ja byłem. O, wszyscy byliśmy. Podnieś łapę do góry, to kto był. Ja byłem. Ja za Ronem to na pewno, plus Denis. No. I tyle w sumie dojechałem. Trzy osoby, tak? No w sensie, wszyscy byliśmy, no nie? No, to było popierdolone. To było tak, że... Niby ta, ale oni udawali zakładników. Abdul, ty nie byłeś, nie? Ciebie nie było. Nie było, no. Abdul nie dojechał. Chcecie coś pieniędzy? Nie, kurwa, kłekłe. Kurwa, porwali nas, kurczę. Wiesz co? Ja powiem tak, ja swoje, ja oddam dla Diego, bo wiem, że on zadłużony. A który to? Ja jestem Diego. Ile mu dać? Nie wiem, ile to mu ważysz. Dobra, trzymaj 200 koła. To dla mnie możesz też zasad spalić trochę. Ja tam mam wyjebane posiadło w sobie. Ile w sobie możesz dać, to tyle daj. Staliśmy na muzeum jebanym jakieś, bo jakieś kurwa dzieci mieszki nas porwały. Dzięki. Dobra, stało mi pół bańki. A tam już chuj w niej. Idę do szafy. Ale no, dobra, jestem tak, bogaty. Zostawcie łapę do góry. Beczki.